Witamy bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a dzisiaj kontynuujemy naszą podróż poprzedniego odcinka do Bożego Miasta. Właśnie wykonujemy manewry. Na tej stacji dostarczamy wagony na odpowiedni tor. Prędkość odpowiednia, 20 na godzinę. My sobie wyjdziemy na mostek wypatrywać, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Drogę mamy ustawioną, bo w poprzednim odcinku to sobie już zrobiliśmy. I wjeżdżamy. E9 i wszystko się zgadza. Podjedziemy jak najdalej oczywiście z tym. Żeby nie było jakichkolwiek wątpliwości. Dobrze, nie ma wątpliwości, wszystko na pewno się tutaj zmieściło. Okej. Się da, a ja da się jechać w drugą stronę, no dobrze. O matka, daleko dojechaliśmy już. Tak daleko nie trzeba było. Dobra, lecimy teraz stąd. Okej. Okay.
prędkość odpowiednia, poruszanie się. I dać się, no naprawdę będziemy musieli tam wrócić. Jak już tam będziemy, to jedno możemy już oddać i zdać. Zresztą i tak będziemy przejeżdżać. Nie, na co mamy rozładowane łopatki? Nie, to przy okazji sobie tam podejdziemy już. Będziemy brali drugą lokomotywę manewrową, z którą wykonamy sobie manewry. Składy i beczki się zmieściły. No spokojnie jeszcze. O, tu dojechały aż. No to jeszcze dużo miejsca było. Tu jest ten nasz tor. Tam mamy lokomotywkę, dobra. Tu jest nasze biuro. Jeszcze? Nie, tam jest nasze biuro. Coś mi tu nie pasowało. Chyba, że to biuro ogrodzone było? Nie, niemożliwe. Dobra. Bo w sumie możemy już oddać. W czasie się zmieściliśmy. Fajnie. Daliśmy 86 tysięcy. To już coś. Dobra. Gdzie są te drzwi tu? Dobra, tam jest nasz skład, więc lokomotywka jest to właśnie. Lokomotywką sobie te wagoniki ładnie ciśniemy w swoje miejsce. Czemu ty żyj zgrasła? Niby amperaż ma ten sam co tamte lokomotywy. Według tego licznika, nie? A one mocowo to są takie same. Przód, światła, tył, wycieraczki. Dobra, wyjeżdżamy i dojeżdżamy do tamtych wagonów. Teraz będziemy je spychać. Zobaczmy na C, ale ile C, ile C, 2 i... Okej. Czy nie ma tu gdzieś stołu wycieraczki? Nie. Powinno.
Kamera zwolni. Widzimy wagony. Okej. Jesteśmy. Podpinamy. Ściągamy. Tak, tak. Luzujemy. No dobrze. Teraz jak my wjeżdżamy na C. D2 i jest na wprost. No i super. Lozujemy. Na tej lokomotywie to to jeszcze gorzej idzie niż tamtej, no bo jednak... To by nie mówić, jest mniejsza. I to coś idzie. O matko, w takim tempie to my tam do jutra będziemy dopchać. Wiem, że to trochę żwawiej pójdzie. A jednak 800 ton na tą lokomotywę to jest bardzo dużo. Ile wychodzi. Dobra, stój. Ej, do przodu. Dobra, daj jeszcze. Się wyluzuje, co by na pewno do końca. Te wagony podciągnąć. Ja też coś chcę, by tego silnika nie przegrzać. I będzie super. Taka moc jak jest teraz jest odpowiednia. Okej. Jakoś dajemy radę. Ej, no taką małą lokomotywę, to i tak uciągnięcie tylu wagonów. Myślę, że jest ten jeszcze pełny. Nie, no tu jest płasko, bo możemy sobie na to pozwolić, jak jest płasko. B2i, tu jest dobrze, ale tu jest źle. Czy ja na dobre z tym wyjdę, czy na złe? Przełożyłem do tego tej lokomotywy, mam nadzieję, że na dobre. No to już zostanie, gdzie nie będę wyjeżdżał, nie?
się wtłaczamy. Po prostu coś pięknego. No i to już jest coś w tym symulatorze, takie fajne składy, nie? 1600 ton to już można sobie ciągnąć na spokojnie. To ciekawe, nie? Jest tyle samo prądu amperowego, co w tamtej. Mam przesłabiej ciągnie. Zastanawiam się. Dobra, podjedźmy jeszcze, żeby się potem czasem nie okazało, że się nie mieszczą wagony, nie? Kawałeczek. Dobra. Tarczy. Naciągnięte. Wrócimy do naszego biura. Oddać to zlecenie. Myślę, że będzie w porządku. Troszeczkę popływamy nawet. Państwo? O, udało się. Dobra, jak się pływa, to trzeba trzymać spację, nie? O tym to nie pomyślałem. A nie, teraz nie trzeba trzymać spację. To ciekawe. Dobra, chodź tu. Ja się przestraszyłem, że się nie uda. Stracę save'a. Dobra. Udało się. Premię dostaliśmy. 90 tysięcy. Mamy 178. Opłat mamy 26. No to nawet weszliśmy na plus. A ile tutaj kartek leży? Bo ma. No myślę, że trzeba będzie wykupić dwójeczkę tych ładunków niebezpiecznych. A duże jest na to zlecenie, wiecie? Dobra. Tymczasem... Że to była wycieraczka, się przestraszyła. Już po prostu... Straszą mnie w nocy, nie? Straszą. Dobra. A bo on już nie miał moc za to. Ciekawostka.
Nie no, to chyba ma trochę więcej tej mocy, wiecie jednak. Mi się wydaje. Teraz niby w sumie można też kupić te wojskowe ładunki. Ponawiające jest to, czy na przykład można brać coś wojskowego i coś zwykłego. Przy okazji. Dobra. To zrobione, ja tylko tu podskoczę, zobaczę. To jest ustawione tak, jak ja bym chciał. No jest. To jest naprawa. No jest. No i super. A to w tym porcie i mieście da się jakoś zawrócić inaczej? Niestety nie. Nie, no da się. Na trójkącie. Jak być już jestem. Dobra. A trzeba jeszcze wiedzieć, jakie zlecenie. Czy czasem nie trzeba będzie jechać tu na prawo na przykład. Jakbym miał gdzieś na GF jechać, to sobie mówię na prawo. No dobrze. Wsiadamy. Do przodu. I się naprawimy zaraz. Zobaczymy, co nam zostanie do roboty jeszcze. Do wykupienia. Tak dużo oleju weszło. Okej. 8000. Jeszcze 2000. Dziękuję. Super. Ale jak stąd mamy? Nigdy nie aż tak. Właśnie, blisko. Żebym ja pamiętał, że tam są te lokomotywy. Okej. O. Wszystkie. Zamiast wszystkie. Mówić nowy widz. No i fajnie. Na co my potrzebujemy? 146.
do 30 na przykład na materiały niebezpieczne. 100 tysięcy. 30 na zlecenia wojskowe. W sumie, co by nie mówić, my tu mamy też i zlecenia wojskowe. I... No, drodzy Państwo, tak właśnie sobie robimy. Że weźmiemy na dwie poznaki. Zlecenia wojskowe. Zmiana czasu premiowego, oczywiście minus 4. Na składki ubezpieczenia plus 300 tysięcy. O matka, no nie ładnie. Dobra. A ja myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to by było na tyle. My już w następnym zobaczymy się z bazy wojskowej. I w tym odcinku zakończymy, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.